Dzień dobry, bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo mam przyjemność tutaj powitać wszystkich Państwa na pierwszej prezentacji dnia. Zanim rozpoczniemy dalszą część dzisiejszego dnia, jeszcze chcieliśmy szybko przedstawić taki pokaz naszego rozwiązania wirtualnej rzeczywistości do bliźniaka cyfrowego. A więc, jeśli ktoś był z nami już w poprzednich dniach, mógł zauważyć, że na scenie, która wyświetla się za nami, przygotowywaliśmy procesy, robiliśmy animacje w ciągu jednego z paneli w poprzednich dniach. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy Państwu zaprezentować, jak tą scenę można przenieść w szybki i prosty sposób na gogle VR. Od razu wspomnę, że jeśli ktoś byłby zainteresowany samodzielnie sprawdzić, jak takie rozwiązanie wygląda, można wyjść jakby z tej przestrzeni scenowej, pójść po lewej stronie, znaleźć nasze stanowisko i spróbować to na własnych oczach, można powiedzieć. Natomiast dzisiaj razem z kolegą właśnie omówimy, jak taki proces wygląda. Jak więc widzimy, na ekranie znajduje się w tej chwili scena, którą przygotowaliśmy w naszym bliźniaku cyfrowym. W momencie, kiedy taka scena jest przygotowana, wystarczy, że ją zapiszemy, a następnie uruchomimy gogle VR i od razu jesteśmy w stanie przejść do sceny. To, co Państwo teraz widzicie za mną tutaj na ekranie, to jest ewidentnie po prostu to, co kolega w goglach w tej chwili widzi. Jak Państwo widzą, można przejść się po tej scenie, ale również możemy uruchomić animacje, które są powiązane z procesami, które zmapowaliśmy i przygotowaliśmy wcześniej na komputerze. Mateusz, jakbyś mógł uruchomić animację. A więc, jak widzimy, w tym momencie rozpoczął się proces, który zaprogramowaliśmy wcześniej na poprzednim panelu. Jesteśmy w stanie z perspektywy gogli VR podejrzeć ten proces z perspektywy pierwszoosobowej. Przejdź, Mateusze, wzdłuż całego procesu. Przejrzymy, jak taki proces wygląda. Możemy prześledzić cały ten proces. Jak widzimy, w tej chwili robotyczne ramię podało nasz karton dalej. Jesteśmy w stanie się do tego miejsca szybko przemieścić i zobaczyć na własne oczy, jak taki proces wyglądałby potem w rzeczywistej fabryce. Ponadto, oprócz tutaj funkcjonalności, którą Państwo w tej chwili widzą za mną, jesteśmy również w stanie w goglach VR część procesu przejść własnoręcznie. Mateusz, jakbyś przeniósł się do strefy z narzędziami. W naszej strefie znajdują się również w tym przypadku specjalnie przygotowane stoły z narzędziami, które możemy podnieść, obejrzeć z bliska oraz generalnie na przykład odegrać jedną z części procesu, żeby zobaczyć, mieć większe, lepsze zrozumienie tego, co potem się dzieje w naszym rozwiązaniu. Tak? Jest to o tyle istotne, że taki dodatek do naszego studia w postaci gogli VR pozwala lepiej zrozumieć procesy. Jesteśmy w stanie używać go w celach edukacyjnych, prezentacyjnych, ma wiele zastosowań. Jak też Państwo widzą, sam proces odpalenia i sterowania jest bardzo intuicyjny, bardzo prosty, więc zachęcamy też do spróbowania tego w naszej strefie wirtualnej rzeczywistości po prostu przez Państwa. Za każdym razem w tej strefie oczywiście jest ktoś z nas do pomocy i do odpowiedzenia na wszystkie pytania. Zachęcamy również do kontaktu, porozmawiania na temat naszych rozwiązań w zakresie czy Digital Twin, czy wirtualnej rzeczywistości, czy innych produktów, jakie posiadamy, na przykład Marketplace. Także nie przedłużając, żebyśmy mogli rozpocząć kolejną część dzisiejszego dnia na scenie, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam do naszej strefy VR, bądź pozostanie tutaj na dalsze części naszej prezentacji dzisiejszej. Dziękuję bardzo.